Witam wszystkich serdecznie. Dziś chciałbym Wam przedstawić pistolet do malowania natreskowego firmy Wagner, model W590 Flexio. Zapraszam serdecznie na film. Cały zestaw dostajemy w plastikowej walizce. Instrukcja obsługi łącznie z wszystkimi elementami dodatkowymi. Serce naszego pistoletu. I do tego mamy jeszcze dwa pojemniki na farbę, lakier, czym chcemy malować. Niby wszystko banalne. Mało tego, Pierwszy raz mam do czynienia z pistoletem tego typu, więc zobaczymy, jak mi to wszystko pójdzie, bo nie jestem profesjonalistą. Zacznę od tego dużego zbiorniczka o pojemności 1300 ml. Tu znajduje się nasza rurka zasysająca farbę. Instrukcję należy przeczytać przed pierwszym uruchomieniem. Jeżeli malujemy gdzieś u góry i nasz pistolet jest skierowany ku górze, lejek musi być na dół pojemniczka. Jeżeli malujemy odwrotnie, przy podłodze, to tą naszą rurkę musimy przekręcić tak, żeby nam zasysała całą ciecz. To samo jest w przypadku tego pojemniczka na ciecz. Płoty, nie płotki, lakiery, nie lakiery, rzadsze, można powiedzieć, farby. Tu mamy jeszcze w środku, tak jak mówiłem, dodatkowe akcesoria. Tu jest uszczelka wymienna. Tak jak wcześniej wspomniałem, dołączone akcesoria. Tu mamy filtry do pistoletu, żeby nam nie zasysał zanieczyszczonego powietrza, różne pyłki, niepyłki, lejki, które będą nam umożliwiać przelewanie farb do zbiorników, instrukcje obsługi, gdzie wszystko mamy ładnie napisane, wyjaśnione, mieszadło, a zarazem tu mamy szpikulec, tak żeby jakby coś się nam przytkało w którejś dyszy, delikatnie możemy sobie obczyścić. Oczywiście do każdego mamy dedykowane dysze, które również musimy dbać o ich czystość po wykonaniu danej pracy. Do tego jeszcze można ustawić sobie, czy malujemy pionowo, czy poziomo. Tak samo mamy tu nawet u góry strzałeczki, przekręcając w prawo, czy tam jak ktoś woli w lewo, i przestawiamy, czy będziemy mieli strumień farby i będziemy malować pionowo, czy poziomo. Do tego też możemy regulować moc powietrza, jakie jest wypuszczane. I tu u góry mamy drewno metal, farby lateksowe, akrylowe. Ustawiamy i oczywiście można przystąpić do malowania. Przy tym zbiorniczku do metalu i do drewna. Tu jeszcze mamy pokrętło, którym możemy sobie ustawiać, ile ma nam nanosić naszej farby, czy tam lakieru.
moim zdaniem nie ma co więcej opowiadać, tylko zabrać się za malowanie. Może troszkę się denerwuję, bo no pierwszy raz będę miał do czynienia z takim pistoletem do malowania. Jeśli czegoś nie powiedziałem, tak jak wcześniej wspomniałem, wszystkie informacje są zawarte w instrukcji obsługi, którą niezwłocznie musimy przeczytać, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyłapać. Nawet ja mogłem o czymś zapomnieć, o którejś funkcji czy ustawieniu mogłem zapomnieć powiedzieć. Ja nie przedłużam wstępu, tylko nalewam farbę i zaczynamy malowanie. We'll be right back.
Moi drodzy, ja jestem po testach lakierobejca tym zbiorniczkiem. Tym malowałem pokój. Jedna ważna uwaga ode mnie, dla Was albo dla mnie na przyszłość. Dobranie odpowiedniej gęstości lakieru, czy farby, czy preparatu, który będziemy nanosić. Ja oczywiście lepkość sobie dobrałem, ale także musimy sobie, czy w tym, tu mamy pokrętło, którym ustawiamy sobie ilość pobieranego materiału, czy w tym pistolecie, tu mamy pierścień i ustawiamy ilość pobieranego materiału, jak i również musimy sobie dobrać odpowiednią ilość powietrza, tak żeby nam nie pluł, robił ładną mgiełkę i wtedy malowanie idzie bardzo szybko. Tu jeszcze ewentualnie ustawić sobie, czy to ma być szeroki strumień, czy wąski strumień. Ale to już zależy tylko i wyłącznie od nas i jak my chcemy malować. Czy pionowo, czy poziomo. Ja jestem pozytywnie zaskoczony. Co mogę dodać, to do oklejania wszystkich rzeczy, których nie chcemy, żeby były pomalowane, musimy dobrze zabezpieczyć. O czym ja zapomniałem, ściągnąć zegarka i w tym momencie mój zegarek ma małe kropeczki. No ale to mój błąd. Moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Zachęcam do komentowania, lajkowania i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!